pleasant meeting. Well, I didn't kill you. We used to get along. I taught you so much. Look at you, big-time hacker now. Is that you in the news? The vigilante? Siemanko, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Watch Dogsów. But we already knew there was another hacker. You found something new. Intriguing, isn't it? Come, let's meet and I'll explain. Tell me, then I'll consider meeting. Oh no, my information, my rules. Besides, we need to make up for last time. I'm very excited, Aiden. Come soon. Go! Chciałem ten odcinek troszeczkę później zacząć, jak już dojadę do miejsca docelowego. No ale niestety zaczęli gadkę, więc musiałem się włączyć. Zostaw oczywiście, mój drogi widzu, łapeczkę pod filmikiem. Będę bardzo wdzięczny za komentarz też, jak zostawisz. Na wszystkie odpisuję, przynajmniej póki mogę. Wbiję oczywiście też na streamy, są na Twitchu, link jest oczywiście w opisie. I jak jesteś nowy, to oczywiście zostaw też suba z dzwoneczkiem. Będę bardzo wdzięczny. Dzisiaj, jak nagrywam ten odcinek, jest 26 stycznia w sumie. A kiedy wy ten odcinek oglądacie, to nie wiem. Możecie pisać w sumie w komentarzach, kiedy nagrywałem, bo pewnie już zapomnę, kiedy ten odcinek był nagrywany. Jak go zmontuję i wrzucę na dysk i tak będzie sobie leżał na dysku aż do publikacji, nie? Na YouTube'a potem. Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. Ogólnie to zaczynamy akt drugi. Zaczynamy drugi akt naszej gry. I do kogo my w sumie zmierzamy? Bo po głosie niestety go nie rozpoznałem. Ale jeszcze zanim z nim pogadamy, zanim rozpoczniemy tego questa, to zajrzymy sobie oczywiście w drzewko zdolności, ponieważ mamy 7 punktów. 7 punktów zdolności mamy i przydałoby się co nieco tutaj porozdawać. Dobra, na pewno bym chciał coś podziałać tutaj z tą bateryjką, bo może się nam to przydać. Pociąg mi jest niepotrzebny. Bo tak szczerze mówiąc, za każdym razem jak mam ucieczkę, to tak czy siak używam pojazdu, nie? Walkę bym tu też coś wziął. Żeby odrzut był ten. Obrażenia od kuli sobie zmniejszymy i to sporo, bo troszeczkę tego dostajemy. Tutaj mamy, aha, tego jeszcze nie mogę wziąć. Koncentrację, w sumie to też by nie było takie złe, ale na razie zostawmy. Mamy jeszcze 4 punkty umiejętności, to jest już, a fabik już jest jakby zrobiony. Okej, okay, hakowanie, tu jest boże jazda. Zmniejsza obrażenia podczas kolizji. Dobra, ale co mi tu da? Lepsze panowanie nad kierownicą poza drogami. Nadrabiasz tym. Mniejsza szansa na przebicie opony. Chyba jeszcze ani razu mi się nie zdarzyło, że przebiłem oponę w tej grze. No myślę nad tym, nie? I to na pewno. Dobra, na razie zostawmy. Coś tam wydaliśmy. Lećmy z fabułą. Akt drugi. Damien's pride is his weak spot. Just play it up. Convince him to say what he knows. Then drop him. He's too reckless. He's too dangerous. Znajdź Damiena w atrium. Where are you? I don't think you're gonna like my answer. You know what? Forget it. I don't need whatever you got. You brought me nothing but trouble. We're done talking. Oh, too late, Aiden. You won't believe where I am. Never mind, I'll send you the feed. Find a TV and have a look. That's Nikki's house. What are you doing? You should hurry, my boy. Your pretty sister needs you. Damien! A ty gnoju. A ty skurczy byku. Masz przerąbane chopy teraz. Tylko auto znajdę i dojadę na miejsce. To mi nie stój na drodze. Kurna, to auto jest rozpierdzielone. O, ale to jest zajebiste. Ciach. Gdzie ja mam jechać? Tu. O, daleko nie jest na szczęście.
Kurde, niepotrzebnie to kliknąłem w sumie. Czemu mi każe zawrócić? A, bo tam jest tunel, dobra. Już wiem do czego. Muszę wjechać do tunelu. Sorry, panowie. Mamy tunel. Fuck that. I need to take him down. Będzie tablica? Jest tablica. Każdą tablicę będę hakował. Jak tylko dam radę. Może się zdarzyć, że będę akurat za szybko jechał. Ale ją pięknie skosiłem, ty. Aż poleciała. I'm coming. Rude. Jesteśmy na miejscu. 6 years old. It's tragic. Where are they? Such a waste. All of this, it's such a waste. You know, the real tragedy here is that somebody like you was surrounded by so many fragile things. It makes you fragile. Where? That's not how it works. You don't want to answer that. Yeah. Aiden! Nikki, where are you? Nikki! Stop and think. You fuck around and she's dead. This isn't how I wanted it. But this is where we are. If you'd listened to me, things would be different. Just tell me where they are. Where they are? There's only Nikki. That little boy. I don't know where he is. Now this is what's gonna happen. That points to a hard drive. I told you there was another hacker. That will lead you to his computer. Get it? And you'll find out who ordered the hit on us. What do you really want? You lost your right to question me. I want that hard drive. That's all you need to know. And that's the price for Nikki. Stop overthinking, Aiden. I'll need regular updates. In exchange, you get to talk to Sis. Quid pro and all that. This won't end well for you. Perhaps, but don't get clever. I really have no problem killing that girl. We'll talk soon, partner. Wow. Where is Jax? Damien doesn't have him. I hope he's got his tablet. There. He's on the L. Oh shit, someone's after him. No dobra. There you are. I was worried. The DedSec hacks you gave me. Can I control the L? The trains? Yes, but... I need that right now. How do I do it? It's locked. Hold on. I'm sending something. It's a zero-day exploit. The trains won't recognize the hack, but it only works once. Send it now. It's sent. What happened, Aiden? I don't have time. Meet me at the Owl Motel later, okay? Kurwa, mogłem zatrzymać auto najpierw, nie? Coś tu się spierdoli. I can't reach him in time. Right,
Hack the train. Get Jackson moving and away from these guys. Okay. Check every car. Kid's here somewhere. All right, that's bought me time. I can make the next station. Hold on, kiddo. Train's leaving! Shit! All right, get to the next station. Go! Go! Kurwa, ciężko jest tak jechać. Dobrze, bo mnie dogonili. Kurde, nie. Namierzało mi cały czas te poprzednie, jakby nie, ich wcisnąłem ku. Udało się, tylko że muszę wyjechać z tego obszaru. Okej. A teraz muszę wsiąść do pociągu. Byle jakiego. Dobra, jesteśmy na miejscu. Dobra, jesteśmy. Mam nadzieję, że młody nie wysiadł. You're safe now. Right? You're safe. Okay, listen. This is important. Back at the house, did you hear those men say anything? Come on, Jax, talk to me. All right. We're gonna find your mom. Dr. Mendez speaking? Yolanda, hi. This is Aiden Pierce, Nikki's brother. Is everything all right? It'd be great if we could meet in person. I'm on the train with Jax. All right. Do you know where Nikki drops him off? Yeah, we'll meet you there. Mm-hmm. I need you to be brave for me, okay? Napisał? Men at the house said this. This is good, Jax. It's good. Sweetheart. What's going on, Mr. Pierce? Where's Nikki? Yeah, it's been a rough week. She's forced herself to get rid of Lena's stuff, and I think she's finally saying her goodbyes. How bad is it? It's bad. She should call me. Well, she wanted me to call you. See, we're wondering if you could look after Jax for a few days. We'll pay you, of course. Of course. I'll help in any way I can. That'd be great. Thank you. Nikki needs to grieve. I know it's hard, but it's a good thing. It's been rough. We're gonna work it out. Right? Okay, little man. We're gonna cause some trouble. Let's go. See you soon.
Okej. Auto mi sprzątnęli, kurka wodna. No tu jakieś fajne stoi. Mamy kolejny quest. Po prostu sobie okrada koleś bankomat. O kurwa, nie to. Sorry. Misklik. Dobra, wsiadamy do auta. O, szkoda, że tak blisko. Ale jak wymusza, kurwa jebana. A przepraszam, stop miałem. No ale on też miał, ej, halo. Patrzcie, jak zaparkuje, żeby nie uszkodzić auta. Chuj tam. I'm heading into a tough neighborhood. I need to be prepared. Hey, how can I help you? Whatever you want, odds are I've got it. Authorities at Chicago Correctional Center are triple checking their security protocols today after a prison break. Facts are sketchy, but we do know that at least one prisoner managed to make it past all security checkpoints. Fortunately, Chicago's finest apprehended the prisoner shortly afterward. John Smith, 34, has been remanded in custody. His lawyer says his client is a victim of mistaken identity. Thanks for the purchase. Tworzenie przedmiotu, aby wytworzyć narzędzia. Tworzenie wybrane narzędzia. Znacie. Better hack the district control center first. Może broń schowaj. Cyk do auta i quest nas prowadzi na drugą stronę miasta. Oczywiście. Ale przynajmniej mamy fajną furkę, którą sobie pojedziemy do naszego celu. Sygnalizacja. Przepraszam, źle pojechałem. Tutaj na dół autostradą będziemy śmigać, tym lepiej. Wjechał mu w dupę. To nieźle. Tak zasuwam, że nie zdążyłem skakować tablicy. 2000 metrów, no come on, czemu tak daleko? Nie mogło bliżej tego questa wywalić. Patrzcie, bez ryski. Nie zdążyłem przeczytać, tak szybko jadę. Mistrz kierownicy normalnie. Tak powinno się jeździć, a nie się wleką tym lewym pasem pajace. Widzicie, jakie dobre auto, nawet nie ma rysy. Lampy z tektury. O, za to płat jest kurna z tytanu. Nawet po torowisku da się jeździć jak się chce. To wygląda w ogóle jak te... Zjazd w GTA 5, nie? W sumie... Bardzo podobny. Yeah.
Teren zastrzeżony, to no. Pierwsze co potrzebuję, to oczywiście znaleźć jakąś kamerę. No, na razie tu nikogo nie widzę, nie? Realizuj strażnika z kodem dostępu, tylko. Przydałoby się znaleźć jakąś kamerę. Może być ciężkie, żeby go zlokalizować, no ale spróbujmy. Tu nie widzę. To już poza zasięgiem moim, niestety. Dobra, no. Nie ma co, muszę jakoś się podkraść. Ty, znalazłem go. Co ja przejąłem? Dobra, nie widział mnie chyba nikt, stąd leci sygnał. Pierwsze przeszedłem. This looks like Bloom surveillance. Are they actually monitoring private homes? Okej. Czy ja dostęp do całego miasta ogarnąłem? Opuść teren. Bezproblemowo. Wszedłem tędy, to wyjdę też tędy. Ale kurde, 200 IQ, nie? I jaki fart w ogóle. Podszedłem od tej strony i akurat z tej strony miałem możliwość otwarcia sobie bramy i jeszcze gość był od razu blisko, nie? Odejdę w tą stronę, żeby skończyć jakby questa. All right, I'm in. Now, Racine. Let's find out what you know about Nikki. Dobra. Racine. Let's see where that is. Gotcha, Robert Racine. Dobrze, że wcześniej nie odpaliło tego. Czy moje auto tutaj nadal stoi, czy ktoś je podpierdzielił i odholował? Nie, no stoi, furka. Pięknie. Wsiądźmy.
No i jedźmy tutaj. W takim razie 1000 metrów. Nieco ponad kilometr mamy do questa fabularnego kolejnego. Sorry. Ale tak już jest, że jak się driftuje, to czasem się źle podriftuje. Widziałeś, że jadę z przeciwka, to nie mogłeś poczekać chwilę z wjeżdżaniem. Kolejny questik. Lecimy. Delikatne przedmioty. Someone here was hired by Damien. Start with the owner, Robert Racine. And just work your way down. Stay cool, just keep your head. Znać kod dostępu do biura Racina. Czuję, że zaraz mi się zasięg skończy. Będę to od boku jakoś może. Nie gadaj, że sobie na dach wejdę. Coś pięknego. Dobra, ogarnijmy kamerę. Kurna, nie macie tu kamer? No dobra, widzę już kamerę. Nie mogę jej podłączyć się pod nią. Dobra, mamy. Nie obracaj mi się, typie. Halo. Gdzie ty leżysz, gościu? Okej. Nic tu na razie nie widzę. Dobra, jest. Czekajcie, wyjdźmy i wejdźmy jeszcze raz. Teraz w totalnie innym miejscu mam to zrobić. Kamery były nade mną tam wtedy. Tamta jest niestety poza zasięgiem. A nie chciałbym z tego dachu tutaj schodzić.
Muszę jakoś się przedostać do góry. Tam do góry. Cholera. Nie mam jak tam się dostać, nie? Może teraz jak podszedłem troszeczkę, to będę miał możliwość złapania się o tamtą kamerę. Nie, poza zasięgiem jest nadal. Dobra, jakoś od drugiej strony jakbym to spróbował podejść. Czy jest taka możliwość jakoś się tutaj złapać? Nie, z tej strony nie podejdę. To trzeba podejść chyba totalnie od tamtej strony budynku w takim razie. Dobra. No cóż, lećmy w tamtą stronę. Opuśćmy ten teren tak jak weszliśmy. I obejdźmy to. Tak, żeby mnie nie widzieli. Podłączymy się pod ta, którąś z tamtych kamer z tamtej strony i wtedy powinniśmy na to piętro mieć już jakiś dostęp. Tak mi się wydaje. Bo od tej strony totalnie nie mam jak się podpiąć pod kamerę. Na dach raczej nie wejdę w żaden sposób. Ale tutaj mnie nikt nie wykrywa, bo tu nie jest teren strzeżony. Dobra, schowajmy się tu. I obczajmy, gdzie tu są kamery. Tu gdzieś była, no właśnie, o. Nie mogę pod nią się podpiąć. Teraz mogę, dobra. Okej, czy ona mi coś da? Ona mi nic nie da. Czyli wychodzi na to, że muszę tak czy siak jakoś się tam przedostać. Kurwa, nie chciałem tego wysadzać. Chciałem się podpiąć pod tą kamerę, co tam jest. Może to mi coś da. O, czyżby coś tu się miało. Nie no, nie ma opcji. Nie ma takiej opcji, żeby się dostać na piętro poprzez kamery. Sorry, byku, no muszę. Czy jakbyś mi powiedział, jak ja mam wejść na piętro, to by było zajebiste. Kurwa, gruby tu łazi. Ej, dobra. Nie włazi tu. Gość mi odjedzie. You son of a bitch. You're not getting away from me.
Oh, you should run! Chłop mi spieprza. Biorę auto i spadam. Dobra, ale pościg i ucieczkę zobaczycie już w kolejnym odcinku. I tak wyszedł długi ten odcinek, więc myślę, że jesteście zadowoleni. Zostawcie oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek i wbijajcie też do linku w opisie. Na teraz to tyle. Trzymajcie się, miłego popołudnia. Cześć.